Cześć, z tej strony Kamil. Witam Was serdecznie w następnym filmie. Jest ze mną dzisiaj Ziemniak. Witam Was. Co prawda wróciłem tyle co z Japonii, ale następny film będzie w równie egzotycznych klimatach, ponieważ jest z nami tutaj zwierzę prosto z Australii. Jest to kangur. Ja już tutaj się wystarczająco egzotycznie czuję, jak mam kangura w pokoju. A co najlepsze w sypialni. Specjalnie na tą okazję, by przygotować pokój do przytrzymywania tego zwierzaka, zamontowaliśmy kratę w oknie, za którą jest filmik. Filmik, który w ostatnim czasie zrobił naprawdę dużą furorę w internecie o tym, jak człowiek, chcąc ratować swojego psa przed kangurem rudym, bije go niczym bokser prosto w twarz. Albo prosto w pysk, no bo to w sumie zwierzę. No, tak można by to określić. A w zasadzie ten kangur, który jest tutaj z nami, jest na tyle przyjazny, że on podchodzi, jest z ręki i nawet dałby się pogłaskać. Tylko strasznie się denerwuje przed kamerą, bo jak widzicie, szuka drzwi i się próbuje gdzieś tam schować. Co najlepsze jest, jak nas nie ma w pokoju, to on się kładzie zaraz pod kanapą i sobie śpi. Tak, ewentualnie robi tutaj małe psikusy w postaci bobków kupowych. To już osobna sprawa, to już sprawa między mną a moją wykładziną. No, ale jakbyś tam troszkę się pochylił, to widzimy, o, tam jabłuszko i marchewkę ma przygotowaną, już sobie połowę z tego ładnie dojadł, może dlatego te wydzieliny z niego tutaj wychodzą na twój dywan. No ale dobra, Kamil, słuchaj, ja myślę, że tutaj dużo osób przyszło po to, żeby się dowiedzieć, jakie są zasady postępowania z takim zwierzęciem, bo dużo się pojawiło komentarzy u mnie pod filmem. Czy to jest w ogóle legalne trzymać takiego wielkiego królika z takimi pazurami w domu? Oczywiście, przetrzymywanie tego gatunku kangura, bo jest to walabia, jest jak najbardziej legalne. W Polsce możemy to robić całkowicie bezpiecznie. Również z tego względu, dlatego dzisiaj tutaj do Ciebie przywiozłem. Gdyby to było nielegalne, to byśmy na pewno tego nie robili, a już tym bardziej nie pokazywali tego publicznie na YouTube'a. Przetrzymywanie tego typu kangura w domu jest legalne. Można takiego kangura nabyć dosłownie na tej samej zasadzie, co kupuje się królika. Tylko pytanie jest takie, czy taki kangur jest w stanie się na tyle oswoić, że możesz go trzymać w domu i on sobie będzie biegać po pokoju? Czy raczej to jest kwestia trzymania go, nie wiem, w ogrodzie albo w czymś znacznie większym? Oczywiście, Piotrek, ten kangur jest do nas dość nieufnie nastawiony, dlatego na tyle się nie zbliża, ponieważ nie jesteśmy jego właścicielami. Natomiast tego typu zwierzę, jeżeli chciałoby się wychować na wspaniałego przyjaciela, który będzie tutaj w sakiewce ci siedział, przychodził, jadł z ręki i się do ciebie cały czas tulił, jest to, no, słowo możliwe, chyba będzie zbyt słabym słowem. Nie jest to możliwe, jest to naturalną częścią wychowywania, socjologizacji zwierząt. Takiego kangura, gdy jest młody, ma jakieś 2 miesiące, należałoby zabrać od matki i zacząć go wykarmiać ręcznie, butelką z mlekiem, tak żeby to zwierzę nas zaczęło traktować jako własną matkę, gdy w pierwszych dniach, gdy otwiera oczy, gdy pierwszy raz nas ujrzy, żeby to widział nas. Nas zaczyna traktować jako matkę, nam zaczyna jadać z ręki i mamy wspaniałego przyjaciela. Tak samo w taki sposób socjologizuje się wszystkie dzikie koty, papugi. Wczoraj, jak na przykład oglądaliśmy takie 3 duże ary, widzieliście, co się działo. Siedziały nam tutaj, gadały do nas. To były papugi, tak, to były papugi wykarmione ręcznie butelką. W ten sposób. Dobra, a teraz jest jeszcze inne moje pytanie. No bo dobra, załóżmy, że ktoś chce sobie kupić takie zwierzę. Co potrzebuje zrobić w domu? Co musi przygotować? To jest jedna rzecz. Co to zwierzę lubi jeść? Oraz jeszcze jedna kwestia. Czy takie zwierzę można trzymać przy małych dzieciach? Ja wiem, to jest takie głupie pytanie może, albo nie głupie, bo nie ma głupich pytań. O, wchodzi nam na łóżko. Nie ma głupich pytań, tylko po prostu, czy jeżeli ktoś ma dzieci, ogółem dzieci, nawet w wieku do 10 lat, czy może coś takiego trzymać, czy taki kangur jest na tyle nieprzewidywalny, że może, chcąc nie chcąc, tymi długimi pazurami komuś... Słuchaj, cały czas trzeba mieć na uwadze, że jest to jednak zwierzę, jest to zwierzę egzotyczne, które jest zabierane ze środowiska naturalnego, gdy jest dzikie i jest przystosowywane do naszych warunków. Cały czas w głowie zawsze zostaje jednak ten instynkt. Nie wiemy, w którym momencie on, nie wiem, może kopnąć przez przypadek, bo on tego nie będzie chciał zrobić, prawda? On sobie kopnie, ale wszystko na zasadzie
zabawy bardziej. On nie będzie chciał na pewno zrobić tego specjalnie. To jest dokładnie to samo, jak ludzie kupują psa, kupują Dobermana. Dobermana możemy wyszkolić albo na rasowego zabójcę, który po przekroczeniu twojej furtki zagryzie każdego, albo psa, który będzie siedział przy kołysce z dzieckiem i pilnował nam dziecka, tak? Bo w taki sposób psy też się szkoli i to w zasadzie niczym się nie różni. To już bardziej kwestia od tego, jaki wpływ mamy na to zwierzę my i jak dużym zaufaniem go darzymy. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że kangur w Australii jest postrzegany jako szkodnik. Jest ich za dużo i jest na przykład całoroczne pozwolenie na odstrzał, co jest bardzo nieprzyjemne, ponieważ te zwierzęta giną. Ale wiele osób sobie takie kangury kupuje jako pupile domowe. Również w Polsce ludzie chodzą z nimi na smyczy, są takie osoby. Mamy przykład kogoś, kto ma go w pokoju. Mamy go w pokoju również. Egzotyczny przypadek, mieć w pokoju kangura. Czemu nie? A skoro w ogóle jestem aspektu Australii, to tam zabrnęło to do tak dalekiej skrajności, że po wejściu do każdego marketu, każdego lokalnego sklepu, w lodówce z mięsem leżą steki z kangura. Normalnie można kupić burgery, ugrillować, usmażyć, zrobić tym, co się chce. Mięso naprawdę dobre. A tu słuchaj, mówiłeś w sumie, że jeszcze dodatkowo w makro można czasami dorwać steka z kangura. Ale w Polsce u nas również. Jest jak najbardziej. Jest mięso z kangura, mięso z ptaka emu oraz rekina. Wad. Tego szczerze nie wiedziałem. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, dlatego że ty mi kiedyś przyrównywałeś, że, znaczy kiedyś, dosyć niedawno, jak się pojawił pomysł wprowadzenia kangura tutaj, do środka, przyrównywałeś go do królika, że to jest wielki królik. Mhm. I moja siostra ma królika i ten królik absolutnie w żaden sposób nie chce się przyswoić. On sobie biega, patrzy się ślepo oczkami na ciebie i tak jakby ci nie rozumiał. Niczego, żadnego polecenia nie chce wykonać. A próbowaliśmy go nauczyć, żeby się, nie wiem, przeturlikał na bok albo coś. Jak jest z kangurami i z ich tresurą taką, wiesz, czy go zawołasz, cip, cip, skipi, chodź tu. Czy on podbiegnie, czy nie? Słuchaj, na pewno widziałeś masę filmików na YouTubie z kangurami wyszkolonymi, tak? Że przychodzą z woreczkiem, zawołają i kangur wskakuje jak do matki do tego worka, który ma, no nie? Myślę, że błąd popełniliście na pewno w wychowaniu tego królika, ponieważ przekroczyliście wiek wychowania. W takim zwierzęciu tylko w pierwszych miesiącach, gdy to zwierzę się rozwija i zaczyna daną osobę traktować jako matkę. Tylko wtedy można takie zwierzę wysocjologizować. Nauczyć tego, by nas traktowało po przyjacielsku, nam jadło z ręki i z nami spędzało czas. Jeśli tego w pierwszych tygodniach, miesiącach życia nie wypracujemy, nigdy więcej już tego nie osiągniemy. Wydaje mi się, że on od samego początku niczego nie rozumiał i podobnie się zachowywał jak ten kangur. Też biegał sobie i miał wyrąbane, ale fajnie królik, bo wiesz, to pokazał. Trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że królik, zarówno jak i kangur, jest dość, ładnie to ujmę, mało inteligentnym stworzeniem. Ono zazwyczaj skacze i sra. I to jest co robi, no. A jeszcze jedna rzecz, bo mózg kangura nie jest duży. No też dużej główki nie ma, tak jak na niego spoglądam. Jeszcze jest jedna akcja związana z kangurem, bo na przykład królik mojej siostry czasami robi tak, że on uderza tak nogą o ziemię, tak jakby patrzy się i uderza. Z nerwów. Z nerwów to jest? Z nerwów. A jemu się zdarza czasami tak po prostu, siedzisz sobie przed telewizorem, on... No to widzisz, może jednak czegoś nauczyliście królika, stepuje. Do bitu. Wszystko spoko. Tylko jak przychodzi co do czego i to są egzotyczne zwierzęta, to na większość z nich trzeba albo specjalnego pozwolenia, albo bardzo dobrze dostosowanego mieszkania. I ja mam teraz pytanie do ciebie, jak to jest z kangurem? Czyli jeżeli mamy kangura i trzymamy go w domu, to w jakim pomieszczeniu, jak musi być ono przystosowane i czy musimy jakiekolwiek papiery mieć na to, żeby ten kangur, no wiesz, o co chodzi, czy ten kangur, żeby miał papiery? Wiesz co, właśnie w tym problem, że kangur nie posiada żadnych papierów, nie potrzeba żadnych papierów na posiadanie go. Jest coś takiego jak konwencja CITES, czyli lista gatunków zagrożonych bądź zabronionych do obrotu ze względu na zagrażanie życia i zdrowia. Kangur ani do pierwszej, ani do drugiej listy nie należy, tak ci powiedziałem, nie jest gatunkiem zagrożonym, bo jest go zbyt dużo nawet na wolności, jest przyrost gatunkowy. Dlatego to zwierzę po prostu za gotówkę może sobie nabyć każdy,
Natomiast wiadomo, warunki, w jakich się przetrzymuje, no to już jest kwestia osobista. Oczywiście na pewno nikt by nie pozwolił na to, by kangura trzymać w klatce i tylko od czasu do czasu do klatki mu coś tam rzucać, no bo byłoby to dla tego kangura złe i przede wszystkim niehumanitarne, tak? No bo on jest dosyć spory, a klatka... No właśnie, raczej... jeżeli ktoś chce mieć kangurka, jeżeli ma fajny ogród, troszkę zieleni, nie zapominajmy, że kangur, Piotrek, nie jest mięsożercą i na pewno cię nie ugryzie, spokojnie. Kangur jest roślinożercą, więc po prostu, jeżeli ma ktoś ogród i szuka naturalnej kosiarki do trawy, ogryzków, marchewek i jabłuszek, piękna sprawa. A przy okazji, jeżeli się kupi już wyszkolonego, albo samemu będzie się chciało go wykarmić ręcznie, przyjaciela do końca życia. Dobra, to teraz jest kolejne pytanie z mojej strony. Aha. Jak długo taki kangur żyje? No bo jak się już planuje zakup zwierzęcia, no to niejako łączy się z tym długość jego żywota. Nie jest to bardzo długowieczne zwierzę, ale jest to i też krótko, od 10 do 15 lat. Czyli podobnie tyle jak mniej więcej. Albo koty. Tak. No i teraz fajnie można zamiast psa kupić kangura i na tablicę wywiesić uwaga zły kangur. Uwaga zły kangur. Doskakuje do furtki szybciej niż ty. No i teraz jest sprawa kolejna, bo właśnie mówisz, uwaga, zły kangur. Powiedz mi, my mamy małego kangura, który sobie drepta. Kangur, chodź tu do nas. Bo widzisz, my tutaj mamy małego kangura. A cały czas się rozchodzi o ten filmik, który razem oglądaliśmy z kangurem, który zapętlony leci w tle. Tamten kangur był trochę wyższy. Czy mógłbyś coś powiedzieć, wiesz, więcej na temat tego osobnika? I ty je marchewki. Nie, jabłuszko. Nie lubi marchewek. Jabłuszka lubi, marchewka mi gardzi. Ja mam pluszową marchewkę, jak mu damy to... Dobra, moje pytanie jest takie. Jak byś ocenił tą sytuację, która tam ma miejsce? No na pewno to, co zrobił ten człowiek, było to skrajnie niebezpieczne. Ja bym chyba się nie odważył. Kangur, który jest na tym filmie, jest to kangur szary. Kangur australijski. Rodowy naczelnik tego gatunku. I ten kangur potrafi ważyć do 100 kilo. O tyle, ile się wszyscy śmieją, że kangury boksują. Kangury nie boksują, tylko one się tak wypinają, ponieważ on się odchyla na ogonie. Po to, by postawić się na ogonie i uderzyć tylnymi łapami. Dlatego on ma, na których skacze, tak? Te łapy są niesamowicie silne. Taki kangur rudy, co na tym filmiku, Piotrek, on ma takie pazury. On ma takie pazury, w momencie, gdy on by sieknął tego gościa tymi łapami, na pewno by go niesamowicie połamał, jak mógłby go zabić. No właśnie, jak spoglądam na jego pazury, to są spore. No, co roku... Mimo, że to jest mały zwierzak, to te pazury są proporcjonalnie wielkie. Tak, ponieważ służą mu oczywiście do odpychania się. Natomiast co roku w samej Australii datuje się naprawdę wiele przypadków uszkodzeń ciała u człowieka przez kangury. Kangury atakują ludzi, wiele osób jest mocno poramionych, ale wiele jest też przypadków śmiertelnych. Takiemu zwierzęciu, które waży 100 kg, i nogi ma po to, by się nimi mocno wybijać i skakać, takie uderzenia człowieka niejednokrotnie śmiertelne. Potrafi dojść do zatrzymania akcji serca po uderzeniu. Czyli to jest kolejny argument za tym, żeby nie jechać do Australii, tylko oglądać ją z daleka. Do Australii ja bym argumentował na każdy sposób, by jechać, bo jest to niesamowicie piękny kontynent, w którym ja osobiście jestem zakochany. O co bym argumentował? O to, by żadnego kangura nie bić pięści w ryj. Ten kangur, co jest najlepsze, on cały czas na nas spogląda zza kanapy, bo chce zobaczyć, co jest tutaj od tej strony. Nie do końca chce się pokazywać w kadrze. No właśnie, czego czasem ten aparat nie... On ci router chyba zjada. No, ja tam mam router i on szuka hasła do Wi-Fi, czy nie jest zapisany. Kamil, słuchaj, ja z tego miejsca po pierwsze chciałbym ci podziękować za to, że przywiozłeś tego kangura tutaj. Nie ma problemu. Że miałem okazję mieć tak egzotyczne zwierzę tutaj. No bo ja wiem, pająka można przynieść w terrarium, węża podobnie, wszelkie inne małe zwierzaki spoko, ale kontenera z kangurem pod blokiem się nie spodziewałem. I teraz mam pytanie, dlatego że ty się ogólnie interesujesz dzikimi zwierzętami. Czy zamierzasz poprowadzić dalej tego typu serię i opowiedzieć o jakichś innych, czy to jest taki, wiesz, one shot? Słuchaj, tak powiedziałeś, ja się tym niesamowicie interesuję i jest to moją ogromną pasją. Jeżeli tylko się pojawi na to fajna odpowiedź ludzi, na co szczerze liczę. Jeżeli będzie odpowiedź, że chcą takie filmy, ja nie widzę problemu, mam naprawdę dużo możliwości zwierząt, by je tutaj do ciebie przywieźć, czy gdzieś się spotkać i je pokazać. To słuchaj, to ja bym zrobił w ten sposób. A mając na myśli egzotykę, wcale nie mam na myśli węża bądź papuszki.
Bo to jest po prostu akwarystyka i terrarystyka, więc nie egzotyka. Jeżeli macie jakieś pomysły na zwierzęta, które chcielibyście zobaczyć, o których chcielibyście się trochę więcej dowiedzieć, jak się nimi zajmować, opiekować, karmić, jakie są zasady posiadania takiego zwierzęcia, czy w domu, czy w ogrodzie, to dawajcie znać na dole w komentarzach. I jeśli wam się podobało, dawajcie łapkę w górę, na pewno zmobilizuje i zachęci to do dalszych filmików. Dzięki wielkie. Dzięki. Trzymajcie się. Słuchajcie, na pewno najfajniejszą opcją w tym wszystkim było zobaczyć przerażenie ziemniaka. To przerażenie w tych oczach, jak ten kangur zaczyna skakać po tym pokoju. Ja siedziałem na kanapie, Kamil podpinał laptopa i w tym momencie ten kangur przeskoczył nade mną nad kanapą. Jak je zobaczyłem w locie, zaraz obok swojej głowy te pazury, to szczerze podziękowałem. Tak?